Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki na czytaniu tygodniowym od 1 do 7 maja bieżącego 2023 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam. No i zobaczymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek. Król Buław. Wtorek, dwa kielichy, środa, koło fortuny, czwartek, pięć mieczy, piątek, paść denarów, sobota, dwa miecze i niedziela. Pięć kielichów. W tle czytania mamy trzy kielichy. Moi kochani, no. Zapowiada się tydzień fajnie. Może tutaj majówka na pewno. Długi weekend od 1 do 3. Świetnie się będziecie bawić w doborowym towarzystwie. Być może gdzieś wyjeżdżacie nad morze, tutaj tak jak pięknie karta pokazała, gdzieś nad wodę, ale niekoniecznie, może będziecie celebrować jakieś grille, jakieś fajne w plenerze wyjazdy, spotkania ze znajomymi poza domem bądź w domu. No każdy wie, jakie plany ma i na pewno będziecie bardzo zadowoleni, tak? Będziecie chcieli po prostu odpocząć sobie i pobyć w otoczeniu ludzi, których kochacie, których lubicie, z którymi zawsze dobrze się bawicie, żeby ta majówka, ten długi weekend, no, pozwolił Wam troszeczkę się zrelaksować i oderwać od codziennych spraw. No, po weekendzie jednak tutaj będzie, widzę, jakieś zmartwienia, mogą być jakieś problemy w pracy zwłaszcza, ale myślę, że sobie poradzicie. Ale zacznijmy po kolei. Poniedziałek mamy Króla w Buław, więc tutaj w towarzystwie Barana, Lwa bądź Strzelca, mężczyzny po 40, możecie bardzo aktywnie spędzać czas. Być może właśnie gdzieś sobie wyjechaliście. To jest 1 maj, poniedziałek, dzień wolny od pracy, chociaż niektórzy pracują, więc te osoby, które pracują, no będą miały dużo na głowie, odpowiedzialność za to, co się dzieje w miejscu pracy, być może jakieś dodatkowe zajęcia, zwłaszcza te osoby, które przez ten weekend też będą chciały zarobić na gastronomii czy jakichś innych atrakcjach dla swoich gości. Natomiast jeżeli nie pracujecie, aktywnie spędzicie czas w towarzystwie właśnie tutaj tego mężczyzny, to może być Wasz partner, może być brat, może być przyjaciel, a może być trener, jakieś zawody, jakieś właśnie wycieczki górskie, wędrówki, bądź jakieś właśnie wycieczki rowerowe, ogólnie sport, ruch, zwiedzanie, więc może w tym dniu właśnie jakoś aktywnie z atrakcjami będziecie spędzać ten czas. Co, moi kochani, w relacjach? W relacjach bardzo dobrze i tutaj widać, że Wasza druga połówka stanie na wysokości zadania, będzie chciała sprawić, żebyście się dobrze bawili, żebyście mieli dobre samopoczucie, no i być może też będzie Was wyręczać w pewnych jakichś zadaniach zaplanowanych na ten dzień, na pewno jakichś obowiązkach domowych, jeżeli nigdzie nie wyjeżdżacie i miło chcecie spędzić ten czas w towarzystwie najbliższych. Te rybki, które nie wyjeżdżają, być może jakieś prace w ogrodzie, być może jakieś prace w domu,
treningi, jakieś ćwiczenia, gry, zabawy z dziećmi gdzieś na świeżym powietrzu, może wycieczka do zoo, może wyjazd gdzieś za miasto na spacer. Natomiast nie będziecie się na pewno nudzić i dzień będzie zaliczony do atrakcyjnych. Tutaj mogę też powiedzieć, że Wasze zdanie będzie bardzo, bardzo doceniane, więc tutaj rybka, jeżeli ma jakiś pomysł, chce kogoś do czegoś przekonać, na pewno z łatwością sobie z tym poradzicie. Będziecie robić też dobre wrażenie na innych osobach, z którymi w tym dniu będziecie mieć do czynienia. Będą Was postrzegać jako osobę zaradną, mądrą, pracowitą, sprytną i wysportowaną, atrakcyjną. Więc tutaj być może będziecie się popisywać, kochani, jakimiś swoimi zdolnościami przed kimś. Co we wtorek? We wtorek mamy dwa kielichy, więc tutaj te rybki, które mają pracę w tym dniu, nie mają urlopu, no na pewno będzie to dobra współpraca, fajny kontakt z ludźmi, dzień minie Wam bardzo, bardzo szybko, sprawnie, spokojnie. Można pozałatwiać jakieś sprawy, będziecie mieli właśnie dobre porozumienie i kontakt z ludźmi, więc tutaj nikt nie będzie żadnych utrudnień Wam i jakiejś przeciwności stawiał, żeby załatwić sobie sprawy zaplanowane na ten dzień. Na pewno w związkach tutaj bardzo dobrze, bardzo dobre energie. Będziecie ten dzień spędzać razem, może po pracy wyjdziecie sobie gdzieś do restauracji, do kina, ewentualnie romantyczny wieczór w domu. Dobry też czas do nawiązywania relacji przyjacielskich, bądź dobry dzień na pierwszą randkę, pierwsze spotkanie, zapoznanie się, bo zrobicie bardzo dobre wrażenie z wzajemnością na tej drugiej osobie, więc tutaj single, jeżeli umówiły się z kimś na ten długi weekend, no to może być naprawdę sympatyczne spotkanie. Dobrze, moi kochani, w środę mamy koło fortuny, więc taki troszeczkę zakręcony dzień. No, ci, co wyjechali na długi weekend, prawdopodobnie spędzą go w większości za kółkiem, bo będą powroty, więc tutaj w podróży niektóre rybki będą. Wiele takich niespodzianek, nieprzewidzianych wydarzeń i to zarówno dobrych, jak i złych, więc tutaj przygotujcie się na jakieś niespodzianki. Może być tak, że no, spotka Was coś pozytywnego, ale też negatywnego, na przykład uważajcie na to, żeby nie złapać gumy gdzieś tam w trasie, utracicie gdzieś tam powietrze, może jest koło niedopompowane, będzie flak, na to zwróćcie uwagę. Natomiast ogólnie szczęśliwy dzień, nowe jakieś pomysły, fajna współpraca, jeżeli chodzi o ludzi dookoła, towarzystwo, też jakieś zwiedzanie, być może wspólne jakieś wycieczki, tak? Jeżeli razem gdzieś wyjechaliście z jakąś ekipą na długi weekend, to wracając jeszcze będziecie chcieli gdzieś tam jeszcze po drodze coś zwiedzić. Koło fortuny to jest szczęśliwy dzień, jakaś odmiana losu, mogą się pojawić właśnie jakieś takie fajne zbiegi okoliczności, ale też dzień, w którym ktoś może Wam zawrócić w głowie, bądź troszeczkę namotać w tej głowie, więc tutaj bądźcie skupieni, nie pozwólcie się rozkojarzyć i słuchajcie swojego wewnętrznego głosu, bo może być tak, że jeżeli wracacie jakąś większą ekipą, to każdy stara się być mądrym doradcą dla Was i mamy momentalnie mętlik w głowie, a jedź tą trasą, bo miniesz korki, a jedź może inną, bo będziemy szybciej, a być może zrób to, zrób tamto, więc tutaj słuchajcie się siebie, nie pozwólcie, żeby jakieś otoczenie za bardzo na Was wpływało, bo wtedy będziecie niezdecydowani i tacy troszeczkę niepewni w tym, co robicie. W czwartek mamy 5 mieczy, unikamy prowokacji do jakichś kłótni, nie pozwalamy się wykorzystywać, natomiast te rybki, które coś sobie tutaj postanowią, mogą w taki sposób egoistyczny dążyć do zrealizowania planów
na ten dzień powierzonych. Unikałabym wizyt w urzędach bądź jakichś poważnych tematów, zwłaszcza odnośnie pracy. Nie wiem, czy będziecie nerwowi w tym dniu, czy łatwo można Was sprowokować, czy osoby będą nerwowe, które będą z Wami rozmawiać i takie też skłonne do kłótni, a Wy nie chcecie się gdzieś tam na słowa pojedynkować, więc tutaj warto być może przemilczeć pewne kwestie. Natomiast role mogą się odwrócić, jeżeli rybka do tej pory w jakiś sposób była wykorzystywana, poniżana słownie, czy to w pracy, czy być może w najbliższym otoczeniu. Widzę, że tutaj jest zwrot, tak? Rybka stawia się i mówi, co na ten temat myśli i robi swoje i w nosie ma to, czy ktoś ją krytykuje, czy ktoś ją w jakiś sposób ocenia. Nie pozwala sobie na wykorzystywanie, jeżeli na przykład masz być 8 godzin w pracy, to będziesz 8 godzin w pracy, żadne nadgodziny niepłatne, żadne jakieś przysługi, bo do tej pory rybka się nie odzywała, nie zwracała na to uwagę, ale teraz dosyć. Więc tutaj widzę, że też strony się jakoś tutaj pozmieniają i rybka nie pozwoli sobie wejść na głowę. Może być to nerwowy dzień ze względu na samopoczucie. Może pogoda, może po prostu wstaliście lewą nogą, nie wyspaliście się. Ogólnie, jeżeli nie chcecie wchodzić w jakieś konfrontacje słowne, unikajcie jakichś poważnych rozmów, tak jak powiedziałam. Te rybki, które szukają pracy, po weekendzie, tym długim, w piątek może pojawić się jakaś fajna oferta. Może Wam ją złożyć zodiakalna panna, ale niekoniecznie, może byk, może koziorożec. Dobry dzień też na inwestowanie jakichś niedużych pieniędzy, rozpoczynanie działalności gospodarczej, zapisywanie się na jakieś kursy, szkolenia, warsztaty. Dobry dzień na to, żeby poświęcić się swojej pasji, więc tutaj rybki, jeżeli macie jakieś hobby, w tym dniu na pewno spotkacie się z osobami, które również są pasjonatami w jakiejś dziedzinie, w tej, której Wy jesteście pasjonatami. Być może miło spędzicie ten czas na jakichś pogaduchach, na jakichś spotkaniach. Dzień spędzony bardzo praktycznie. Tutaj, jeżeli macie własną działalność, uda się troszeczkę zarobić. Może uda się coś sprzedać bądź korzystnie kupić. No to nie są jakieś drogie rzeczy, ale może coś Wam tam zalegało w szafie, być może jakieś przedmioty w domu, które już są niepotrzebne, wystawiliście na sprzedaż i będzie oferta kupna, tak? Więc tutaj możecie spieniężyć jakieś drobne transakcje. W sobotę mamy dwa miecze, więc tutaj rybka będzie unikać jakichś poważnych tematów. Mogą być to też tematy finansowe. Dwa miecze to jest czas na to, żeby pomyśleć, zastanowić się, coś zaplanować, ewentualnie unikać celowo pewnych tematów, które być może są dla rybki drażniące. Może być też tak, że potrzebujecie wypoczynku, mogą pojawić się znowu jakieś bóle głowy, migreny, złe samopoczucie, potrzebujecie wyciszenia. Jakiś taki nastrój będzie Wam towarzyszył aż do niedzieli, więc nie wiem, czy się na kimś zawiedliście, czy musicie sobie przemyśleć temat nowej jakiejś propozycji pracy, czy była jakaś kłótnia i na przykład nie odzywacie się z bliźniakiem, wodnikiem bądź wagą. No jakieś tutaj ciche dni. Rybka nie porusza tutaj żadnych dyskusji, dopóki nie przemyśli jakiegoś tematu. Możecie być przyblokowani na rozmowę, więc może jest tak, że w jakiś sposób pokłóciliście się tutaj z partnerem w czwartek i do tej pory no jakoś się nie pogodziliście, to rybka czeka, aż ta druga strona wyciągnie rękę do zgody i po prostu przyzna się do błędu. Więc tutaj dzień może być taki troszeczkę milczący, ale ani rybka nie będzie z nikim rozmawiać, ani się umawiać. Za bardzo też telefonicznie też nie będzie się gdzieś tam kontaktować. Może potrzebuje spokoju, wyciszenia i zastanowienia się nad jakąś ważną sprawą, która wymaga skupienia. W niedzielę mamy 5 kielichów, więc tutaj dzień znowuż taki troszeczkę niesympatyczny. Jakieś wspomnienia, może dlatego, że skończył się ten wyjazd, który był bardzo, bardzo sympatyczny i troszeczkę żałujecie, że tak krótko to było. Może pogoda nie dopisuje i chcieliście gdzieś w weekend sobie też wyskoczyć, a tutaj deszcz pada, jest zimno i no niekoniecznie można. Piątka kielichów to też złe samopoczucie po zjedzeniu bądź wypiciu czegoś, więc może macie jakąś niestrawność, może jakieś alergie pokarmowe, może jakieś bóle.
więc tutaj wyspać się, w łóżku wyleżeć, wziąć odpowiednie leki, żeby dojść do siebie, no bo zaraz jest kolejny tydzień i trzeba wracać do pracy. Jeżeli chodzi o podjęcie decyzji o nowej pracy, no to jakoś na razie nie jesteście przeszczęśliwi z tego powodu. Trochę żałujecie, że być może wcześniej odrzuciliście jakąś propozycję. Natomiast nie ma co użalać się nad rozlanym mlekiem. Dwa kielichy jeszcze stoją, więc zawsze można dojść do porozumienia, zapytać, porozmawiać i odblokować się, zwłaszcza jeżeli no, gdzieś tam urwaliście kontakt, a można by było jeszcze, jak to się mówi, nie palić mostów za sobą. Dobrze, kochani, to tyle. Ogólnie ciekawy miesiąc, ja mówię tydzień, tylko uważajcie na ten czwartek, no i tutaj weekend będzie jakiś taki dokuczliwy. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego wypoczynku na długi weekend, no i dobrego samopoczucia. Jak wrócicie z tego weekendu, mogą się pojawić też jakieś niestrawności, jeżeli wracacie z zagranicy. Może się czymś podtruliście, może się przeziębiliście, ale naprawdę nie zaniedbujcie tego, tylko do łóżka, aspirynka, leki, wypocić się, wyleżeć, żeby wrócić do zdrowia. Wszystkiego dobrego, kochani, dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.